Idę na manifę, bo tam mogę mówić, milczeć i krzyczeć, co tylko zechcę. Bo chciałbym uczestniczyć w ruchu, który stara się uczynić Wrocław, Polskę i w ogóle świat lepszym miejscem do życia dla wszystkich. Idę na manifę, bo kobiety w Polsce nie są między sobą solidarne. Chodzę na manify, bo to czysta przyjemność. Bo to jest jedna z okazji, żeby dać do zrozumienia i pokazać, że patriarchat działa mi na nerwy. Chodzę na manify, ponieważ wkurza mnie hipokryzja władz miasta. Idę na manify, bo moja siostra idzie. Idę na manify, bo moja siostra idzie. Nie podoba mi się to, że zabrania się ludziom o odmiennej orientacji seksualnej wychodzić na ulicę i być sobą po prostu. Ciągle widzę dużo nierówności na rynku pracy i w życiu społecznym i chcę zaprotestować. Idę na manifę, bo 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet, jest idealną okazją dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia, żeby zaprotestować przeciwko antyspołecznej polityce miasta. Za kryzys płacą kobiety, bo miasto woli inwestować w stadion i mecze piłkarskie, zamiast wspierać kulturę, edukację, mieszkalnictwo, opiekę oraz szpitale. Kryzys to argument władzy wykorzystywany, by wprowadzać cięcia w usługach publicznych, takich jak przedszkola i żłobki, z których najczęściej korzystają kobiety. Kobiety płacą za kryzys, ponieważ dopiero uczą walczyć się o swoje prawa. Za kryzys płacą kobiety, bo patriarchat każe im milczeć. Bo wtedy, kiedy następują cięcia wydatków socjalnych, zwykle dotykają one tych obszarów, w których najczęściej wykorzystana jest praca kobiet, w związku z tym im mniej pieniędzy idzie z budżetu miasta na problemy socjalne, tym więcej kobiety muszą pracować. Za kryzys płacą kobiety, bo moja przyjaciółka zarabia 1700 zł i płaci 820 zł za żłobek, co uważam za przemoc ekonomiczną. Bo wciąż częściej to właśnie na barkach kobiet leży obowiązek utrzymania domu, opieki nad dziećmi czy starszymi rodzicami, a za tą pracę nie otrzymują wynagrodzenia. Plany oszczędnościowe i związane z tym redukcje zatrudnienia mają wymiar iście klasowy. Z tego powodu kobiety będące jakby najsłabszym ogniwem klasy pracującej mają w tej sprawie bardzo dużo do powiedzenia, dlatego zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w manifie.